Jak się motywować do pracy w kryzysie? Co robić, gdy się nie chce, a trzeba? O tym będzie w dzisiejszych okruszkach biznesowych. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. No właśnie, łatwo nie jest. Sytuacja jest trudna, trudna jest biznesowo, trudna jest emocjonalnie i bywają takie chwile, a teraz zdaje się, że mamy taką kumulację, w których się nie chce. Po prostu nie mamy ochoty na nic, nie mamy ochoty na myślenie, nie mamy ochoty na działanie, nie mamy ochoty. Po prostu nie mamy ochoty, nas to przytłacza, często jesteśmy przebodźcowani. Z każdej strony dochodzą do nas coraz to nowe, mało pozytywne informacje. No i właśnie jak w takich okolicznościach się motywować? Co robić, żeby nam się bardziej chciało chcieć? Bo przecież są na to sposoby. Można jakby zatroszczyć się o to, żeby nam się chciało pracować, żeby nam się chciało chcieć, żebyśmy byli zmotywowani. Jest takie powiedzenie, że jak życie rzuca nam cytryny, to należy wycisnąć z nich sok cytrynowy. Jasne. Cudownie. Wszystko fajnie, tylko że żeby się chciało wyciskać ten sok cytrynowy, to też właśnie trzeba mieć tę motywację, trzeba mieć tę ochotę do działania. A co jeśli nam się nie chce tego soku wyciskać? Mamy tych cytryn już 2 wagony i dalej nic. Ten sok może nawet byłby dla nas smaczny, ale nam się nie chce po prostu wyciskać, bo nie mamy tej siły, nie mamy tej motywacji do działania, której potrzebujemy każdego dnia. No i wtedy bardzo często słyszymy, no trzeba się motywować, trzeba znaleźć tą motywację, trzeba się motywować stale. Super! Tylko jak to zrobić? Jak to zrobić? I w takich chwilach to nie jest tak, że pomaga nam motywacja i my musimy znaleźć tę motywację, dlatego że my jesteśmy już zmotywowani. My jesteśmy zmotywowani, jesteśmy bardzo silnie zmotywowani. Chcemy mieć marki, chcemy mieć firmy, chcemy sprzedawać, chcemy tworzyć nasze rękodzieło i chcemy na nim zarabiać. Pozdrowienia od patatajca. Więc nam nie jest potrzebna motywacja. My jesteśmy bardzo silnie zmotywowaną grupą zawodową. To, czego nam brakuje bardzo często do takiego normalnego, codziennego działania, to tej siły. Mówimy, nie mam siły działać, nie mam siły do działania, nie mam po prostu siły wstać rano i zająć się tym wszystkim, co się dzieje wokoło. Brakuje nam energii, brakuje nam chęci. I to tej energii szukamy, i tej chęci, i tej siły szukamy, żeby móc normalnie działać. Co możemy zrobić, żeby tę siłę znaleźć? Co możemy zrobić, żeby zacząć działać? Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z tego, że my tę siłę już mamy. Wszystko, czego potrzebujemy, już mamy. Jesteśmy uzbrojeni w wiedzę, jesteśmy uzbrojeni w motywację i mamy siłę. I wystarczy ją odkryć. Wystarczy odkryć tę siłę, a nawet nie odkryć tę siłę, tylko przypomnieć sobie o tym, że ona jest, że ona nie wyparowała. Wy już wiecie, co jest dla Was dobre i dlaczego jest dla Was dobre. Wszystko, co trzeba, żeby rozhulać Wasze marki, macie już dane. Więc jak znaleźć tę siłę, kiedy nam się wydaje, że jej nie ma? Trzeba sobie przypomnieć, że ją mamy. Po prostu. Trzeba sobie przypomnieć, że mamy tę siłę cały czas, niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle, czy biznes idzie świetnie, czy idzie wolniej. W poprzednim odcinku okruszków biznesowych mówiłam o tym, że biznes to jest takie zobowiązanie, które robimy, kiedy idzie świetnie, ale też wtedy, kiedy idzie słabo. To nie jest tak, że prowadzimy nasze marki i biznesy tylko wtedy, kiedy jest super ekstra, tylko pracujemy jeszcze bardziej mocno, jeszcze mocniej, kiedy jest słabo. Więc pamiętajcie, że to, czego potrzebujemy i to, co jest nam najbardziej w takich chwilach, kiedy nie ma tej motywacji potrzebne, to jest to, żeby przypomnieć sobie o sile, którą mamy. I my jej nie potrzebujemy, żeby ktoś nam dał w prezencie, bo my ją mamy. A trudności, pamiętajcie, są po to, żeby się jeszcze lepiej przygotować do kolejnych trudności. Prowadzenie biznesu to jest po prostu gaszenie pożarów i to na tym polega i nigdy nie będzie inaczej. I teraz konkretnie, jak możecie sobie przypomnieć o tym, że macie tą siłę, że macie wszystko, czego potrzebujecie? Napiszcie sobie na kartce 5 rzeczy, z którymi sobie już do tej pory poradziliście. 5 rzeczy,
5 trudności, które zostały pokonane, choć wydawało się na samym początku, że nie da się tego zrobić. Nawet jeśli są to takie rzeczy, o których myśleliście, że są nie do zrobienia, albo nawet takie, które jesteście w trakcie pokonywania, ale już widzicie pierwsze efekty. I wypiszcie sobie 5 rzeczy, o których kiedyś mówiliście, że nie dam rady, a daliście rady. I tak, dwie wskazówki, jeśli chodzi o to ćwiczenie, bo to ćwiczenie naprawdę pomoże Wam odzyskać tą siłę, odzyskać tę pamięć o tej sile. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby napisać to sobie na kartce papieru, bo jest coś takiego w samym akcie zapisywania, w samym akcie pisania na kartce, co zmienia perspektywę, zmienia nasze nastawienie, dlatego że ukierunkowuje mózg na konkretne działanie, więc ten akt zapisywania tych trzech pytań z 5 rzeczami, czyli pamiętajcie, 5 rzeczy, w których sobie poradziliście, 5 trudności, które pokonaliście i 5 rzeczy, o których mówiliście, że się nie da tego pokonać, nie da się tego zrobić, a zrobiliście. No właśnie, ważne jest to, żeby to zapisać na kartce papieru. I druga sprawa, zróbcie sobie taką listę tych rzeczy, nawet powieście nad biurkiem, nad monitorem, na monitorze, gdziekolwiek najczęściej pada wasz wzrok, listę wszystkich trudności, wszystkich problemów, kłopotów, którym daliście radę i wracajcie do tej listy za każdym razem, gdy dopada was niemoc, żeby tę siłę, tę energię do działania i tę motywację bardzo szybko odzyskać. Trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie nasz kanał, bo tak jak już to powiedziałam w poprzednim odcinku, mamy przygotowaną całą miniserię takich trochę motywujących Was w tym trudnym czasie okruszków biznesowych, więc jak sobie zasubskrybujecie kanał, czyli naciśniecie ten dzwoneczek i dodacie do obserwowanych, do subskrybowanych, to dostaniecie powiadomienie o nowym filmiku, o nowych okruszkach. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku bezcukrowych okruszków biznesowych.